firma Wawel jest dużym i atrakcyjnym pracodawcą. Stale rozwija swój potencjał produkcyjny i technologiczny. Gwarantujemy stabilną i stałą pracę dla osób bardzo zaangażowanych i lubiących swoją pracę. Szczególnie czekamy na młode, nowe osoby, zwłaszcza po kierunku technologii żywności, które chciałyby realizować się właśnie w tym zawodzie. Dlatego czekamy na absolwentów Technikum Technologii Żywności. Szkoła w Dobczycach zorganizowała nam praktyki w fabryce Wawel. Mieliśmy możliwość zobaczenia, jak od początku, jak powstają cukierki, czekoladki, czekolady. Od przywiezienia surowców do powstania i przerobienia na gotowe. Dało nam to dużą możliwość zobaczenia od strony technicznej, jak wygląda tam praca, kto czym się zajmuje. Dzięki temu wyrobiłam sobie opinię, czy chciałabym wykonywać ten zawód w przyszłości. Technikum Technologii Żywienia, klasa 2 T4. Gdybym miała możliwość podjąć pracę w fabryce Wawel, podjęłabym tę pracę, gdyż jest to bardzo dobra praca na sam początek. Daje możliwość rozwoju, możliwości na przyszłość. Uczennice drugiej klasy. W fabryce Wawel podobało mi się najbardziej proces powstawania czekolady od podstaw. Była tam bardzo miła atmosfera i dobrze współpracowało się z pracownikami i ogólnie poleciłabym tą pracę swojej koleżance. Uczennica drugiej T4. Odbyłam praktyki w Wawelu. Od początku do końca widziałam produkcję cukierków, czekolad. Bardzo mi się podobały michałki. Mogłam je spróbować i smakować. Jak w Wawelu zwiedziliśmy całą linię produkcyjną czekolad i czekoladek. Moim najbardziej ulubionym działem był dział karmelku. Dzięki tym praktykom wiem, że na pewno będę technologiem. Uczennica drugiej klasy Technikum Technologii Żywienia. Podczas tych kilku tygodni w fabryce Wawel mieliśmy możliwość zaobserwowania
procesu powstawania cukierków i czekolad, testowaniu ich smaku. Dzięki temu mamy pełną świadomość tego, czy chcemy w przyszłości zostać technologami żywności. Sądzę, że poleciłabym tę pracę przyjaciółce lub przyjacielowi, ponieważ uważam, że atmosfera w tym miejscu pracy jest świetna oraz organizacja pracy także bardzo mi się podobała i można wiele się nauczyć. Gdybym miał opisać zakłady Wawel w trzech słowach, nowoczesna fabryka, wyroby z trawieciami, tradycyjna receptura produktu. Nasi uczniowie odbywają praktyki w najnowocześniejszych zakładach w regionie, uczniowie Technikum Technologii Żywności, zarówno praktyki zawodowe, jak i lekcje otwarte mają możliwość odbywać w zakładzie Wawel, co jest dla nich bardzo motywujące, jest szansą na takie dotknięcie maszyn, urządzeń, wyrobów na etapie produkcji, daje możliwość kreowania własnego rozwoju, planowania własnej przyszłości i wizji siebie w zawodzie. Wawel SA to jedna z najbardziej znanych fabryk cukierniczych w Polsce. Jej tradycja sięga początków XX wieku. W 2006 roku w Dobczycach pod Krakowem powstała najnowocześniejsza fabryka w Europie, spełniająca najwyższe normy jakości. Od 1998 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Marka Wawel stanowi unikalne połączenie tradycji i nowoczesności. Czerpiąc z dziedzictwa wielkich cukierników, nieustannie wprowadza nowości produktowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i najwyższe standardy kontroli jakości. Misja marki Wawel Radość Wyzwala jest widoczna w każdym obszarze jej działalności. Sprawdzone receptury i zaskakujące nowości wyzwalają pozytywne uczucia wśród wszystkich pokoleń miłośników słodyczy. Najwyższą jakość produktów Wawel zawdzięcza klasycznym recepturom pieczołowicie chronionym tajemnicą firmową, wyselekcjonowanym składnikom oraz najwyższej jakości surowcom. Dzięki doświadczeniu najlepszych mistrzów czekolady, słodycze Wawel od ponad 100 lat cieszą się popularnością wśród najwybredniejszych smakoszy. Wawel znany jest nie tylko z szerokiej gamy doskonałych produktów. Należy również do grona liderów innowacji, nieustannie inwestując w rozwój zakładu, a także w pracę nad nowymi recepturami oraz zakup nowoczesnych linii produkcyjnych. Odnosimy się, proszę Państwa, do skrótu BHP. Możemy w paru, że tak powiem, zdaniach rozwinąć to, co to jest BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Number one, jak to się mówi, tak?